Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Poznaj nas lepiej. Dziś chciałabym opowiedzieć o naszych projektach, które zaplanowaliśmy dla Państwa na okres wakacyjny. Są to projekty, które mają promować czytelnictwo, które mają umilać Państwu czas, a także pozwalać na poznawanie nowej literatury i na spędzanie czasu w otoczeniu książek, otoczeniu chociażby naszej biblioteki mobilnej. Dlatego przybliżę Państwu, na czym będą polegały te projekty. Jest możliwe przeprowadzenie ich dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Otrzymaliśmy je, aby promować czytelnictwo i aby móc przeprowadzić dla Państwa bardzo wiele wydarzeń. Jednym z projektów jest projekt Lemobus w drodze. Nazwa, myślę, że domyślają się Państwo, pochodzi od Stanisława Lema, gdyż rok 2021 jest właśnie rokiem między innymi Lema, gdyż przypada w tym roku setna rocznica właśnie urodzin tego pisarza. Chcieliśmy, przybliżając Państwu sylwetkę tego wspaniałego twórcy, również zaproponować wiele wydarzeń związanych z fantastyką i z tym, o czym pisał Stanisław Lem. Jest to wspaniały pisarz, który już dawno temu przewidział, powiedzmy, rzeczy, które dziś są w naszym powszechnym użytku, który pisał o robotach, pisał o tabletach, o grach, które teraz są naszą rzeczywistością. Tym wyróżniała się właśnie jego twórczość, że mimo, że iż była to fantastyka, to ta fantastyka dziś staje się poniekąd rzeczywistością. Jest to na tyle ciekawa postać, iż nasi uczestnicy bardzo chętnie o niej czytają. Przygotowaliśmy dla Państwa ulotki, na których zamieściliśmy krótki życiorys właśnie naszego patrona oraz informacje o tym, co w naszym projekcie się znajduje. A także kilka, myślę, że bardzo sympatycznych gadżetów dla wszystkich uczestników. Są to zakładki, na których odwrocie są cytaty z dzieł Stanisława Lema, a także bardzo ciekawą rzecz, jaką jest nasz robot kosmonauta, w którym dzieci mogą sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie po naszych zajęciach. Cały projekt obejmuje 46 wydarzeń. Będą to w pierwszej części już przeprowadzane zajęcia z robotyki, gdzie firma, która zajmuje się na co dzień właśnie budowaniem robotów i nauką dzieci, młodzieży, ale także starszych, jak wygląda właśnie budowanie takich robotów oraz jak przeprowadza się walki robotów, nawiązując oczywiście do twórczości Stanisława Lema, między innymi do bajek robotów. Oczywiście wszystkie te wydarzenia są poprzedzone wstępem, który mówi o naszej postaci. Również czytamy fragmenty z dzieł Stanisława Lema, pokazujemy animacje, które powstały również na podstawie tej twórczości. Kolejny etap naszych działań będą to zajęcia, w których dzieci, młodzież, ale także dorośli, którzy przyjdą, całe rodziny będą mogły wziąć w nich udział. Będzie to budowanie robotów, będą to zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których wspólnie będziemy wszyscy budowali roboty z materiałów z recyklingu. Będą to kartony, różne papiery, ale nasze roboty nie będą takie zupełnie zwyczajne, będą też miały ruchome elementy, będą miały świecące oczy, także będzie to bardzo ciekawa zabawa połączona oczywiście z nauką. Wszystkie te zajęcia będą przeprowadzane w otoczeniu bibliobusu. Jeśli pogoda oczywiście pozwoli, będziemy rozkładać nasze pufy, koce. Nasz bibliobus stanie się mobilnym centrum, w którym będziemy mogli spotykać się, tworząc z Państwem społeczności wiejskie, gdyż będziemy objeżdżać wszystkie miejscowości. Będzie to 21 miejscowości wiejskich i będą wszystkie te wydarzenia podczas stałej trasy naszego objazdu, w tych godzinach, w których zawsze u Państwa witamy. Pierwsza część zajęć kończy się 9 lipca, kolejne rozpoczynają się 10 sierpnia, te, które właśnie będą dotyczyły budowy robotów z kartonów. Kolejne wydarzenie to będą 4 seanse filmowe w takich miejscowościach jak Stary Gostyń, Kunowo, Krajewice i Gola. Będą to seanse plenerowe, będzie to kino plenerowe, dzięki również urządzeniom, które mamy na pokładzie naszego bibliobusu, czyli projektorowi, będziemy mogli wyświetlić filmy
na zewnątrz. Będą to seanse, które odbędą się o godzinie 21, tak aby mogli Państwo wieczorem spotkać się z nami i spędzić bardzo miło czas. Oczywiście tematyka filmów również będzie nawiązywała do twórczości związanej z fantastyką. Również podczas tych zajęć oczywiście można korzystać z naszego bibliobusu, czyli ze stałej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy z wypożyczania książek, komiksów, gazet. Również dzieci mogą skorzystać z konsoli Xbox, gdzie mamy gry o tematyce kosmicznej, a także wiele innych atrakcji. Bardzo zapraszamy Państwa do udziału w naszych zajęciach. Kolejny projekt, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, nosi nazwę Czytaj z Franciszką 2.0. Jest to kontynuacja już wcześniej stworzonego przez nas projektu, jakim było Czytaj z Franciszką. Kilka lat temu odbyło się 12 pikników promujących czytelnictwo. Dzieci spotykały się tworząc lovebooki. Przybliżaliśmy wszystkim mieszkańcom postać Franciszki Wilczkowiakowej, która dotąd nie była popularna w naszym regionie. A jest to wybitna postać, która przyczyniła się również do rozwoju czytelnictwa między innymi. Była jedną z pierwszych parlamentarzystek, jedną z 8 pierwszych posełek. Jest to postać, o której warto pamiętać, o której warto przypominać. W kolejnym projekcie chcieliśmy jednak dołożyć inne równie ważne postacie związane z ziemią gostyńską. Będzie to Irena Stablewska i Zofia Sokolnicka. Wszystkie te panie bardzo mocno pracowały na rzecz społeczeństwa, na rzecz biednych, na rzecz rodzin, dzieci. Starały się, aby czytelnictwo się rozwijało, trudniły się działalnością biblioteczną, literacką, ale również angażowały politycznie. Dlatego też bardzo wielką rolę odegrały w ówczesnym czasie, ale również i dziś. I niemałe znaczenie ma ich rola dla kobiet, dla czytelnictwa. Bardzo mocno angażowały się w dbanie o prawa kobiet, o ich rozwój, o to, by również one mogły się uczyć, rozwijać. Także bardzo ważne jest to również w dzisiejszych czasach. Są to problemy również, które spotykamy dziś. Wydarzenie, które już miało swoją premierę, to wystawa, która nosi nazwę Dawno, dawno, prawie 100 lat temu, historia kobiet nietuzinkowych. 11 czerwca odbył się jej wernisaż na gostyńskim rynku i mogą Państwo ją podziwiać do końca września. I właśnie ona również przybliży Państwu te postacie, a także historię Towarzystwa Czytelni dla Kobiet, w którym również spotykały się te panie i które również je tworzyły, a dało ono początek naszej bibliotece publicznej miasta i gminy w Gostyniu. Kolejne wydarzenia, które w projekcie będą miały miejsce, to stworzenie muralu. Powstanie na naszej bibliotece nowy mural, który zostanie stworzony przez artystę zajmującego się wykonywaniem właśnie murali ze zdjęć, które otrzymaliśmy od rodziny z nowo zdobytego materiału fotograficznego. Będzie on bardziej realistyczny, będzie przypominał Franciszkę Wilczkowiakową. I również w ramach tego wydarzenia odbędą się warsztaty z muralistyki. Wszyscy chętni Państwo mogą 5 sierpnia o godzinie 17 przybyć pod budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, aby zobaczyć, jak powstaje takie dzieło i też przyczynić się do tego, aby ten mural powstał na naszej bibliotece. Kolejne ważne i bardzo ciekawe wydarzenia związane z projektem to dramy, które będą miały miejsce w przestrzeni miejskiej. Będą one wykonane przez grupę teatralną i będą zachęcały do rozważania bardzo ważnych tematów, które współcześnie zajmują duże miejsce w literaturze, zarówno tej obyczajowej, jak i popularno-naukowej. Będą to między innymi zagrożenia wynikające z dominacji technologii w naszym życiu. Będzie to również temat kryzysu wiary, będzie również mowa o naszych patronkach projektu, czyli Franciszce Wilczkowiakowej, Zofii Sokolnickiej, Irenie Stablewskiej, czyli kobietach nietuzinkowych. Będzie również jednym z tematów problem obozów koncentracyjnych, a także
bardzo ważne to, jak odnajdują się osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, jak sobie radzą, jak radzą sobie ich rodziny. Wszystkie te tematy zostaną przedstawione poprzez grupę teatralną. Mają one zachęcić Państwa do rozważań właśnie związanych z tymi tematami, zachęcić do tego, aby sięgać też po literaturę, która mówi o tych problemach, która zagłębia się w nie, która jest również bardzo ważnym elementem w książkach, które zbiera, które gromadzi nasza biblioteka. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w tych wydarzeniach, do wypożyczania książek związanych z tym tematem, do poznawania bliżej historii tych nietuzinkowych kobiet, które robiły bardzo wiele dla naszej społeczności.